Wiem dzisiaj, że no głowa mnie strasznie zblokowała. I jedyne, co też żałuję w całej swojej karierze, że wcześniej na swojej drodze nie spotkałem psychologa. Dopiero no, w wieku 24 lat, pierwszy psycholog, z którym pracowałem, bardzo, bardzo mi pomógł. Mhm. Natomiast zabrakło mi własnej terapii, ponieważ to trochę kojarzyłem w ten sposób, że udało nam się drzewo wyciąć, zasypać ziemią. W jakimś czasie te gałązki odrosły, znowu te drzewo zaczęło rosnąć. Dopiero własna, własna terapia spowodowała to, że poradziłem sobie z tym, co no, może nie poradziłem, nauczyłem się, jak sobie z tym radzić, jak z tym żyć, bo pewne aspekty zawsze będą ze mną do końca życia. Pogodziłem się z wieloma rzeczami, i, i to mnie tak naprawdę nie tyle uleczyło, co, co, co spowodowało, że mimo tego, że mam jakieś. Swoje mankamenty, to, to ja akceptuję, jestem szczęśliwy. To jest podcast Głowa rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnym funkcjonowaniu. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. To jest podcast Głowa rządzi, odcinek 43. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i jestem sprawcą całego tego podcastowego zamieszania. Dzięki temu, że jestem tu gospodarzem, mam wielką przyjemność prowadzić rozmowy i dyskusje na temat istotnych kwestii psychologicznych w sporcie i aktywności fizycznej. Z moimi gośćmi często rozmawiam. O technikach i strategiach mentalnych, pozwalających sięgać po więcej, z przytupem realizować swoje pasje i marzenia. To są fantastyczne rozmowy o sukcesach i różnych sposobach na ich osiąganie. W swoim życiu daleki jednak jestem od chóra optymizmu i patrzenia na świat, w tym także świat sportu, wyłącznie przez różowe okulary. Dlatego wcale nie unikam tu także kwestii trudnych. Takich związanych ze zdrowiem i dobrostanem psychicznym. Dowodem jest właśnie historia poruszana w tym odcinku. Temat niełatwy, ale jestem przekonany, że bardzo potrzebny. W świecie sportu zawodnicy mierzą się z olbrzymią presją i oczekiwaniami, często już od pierwszych lat współzawodnictwa. Nie zawsze dobrze sobie z tym radzą. Często nie wiedzą, jak prosić o pomoc. Bywa i tak, że z różnych względów boją się zasięgnąć rady specjalisty. Żeby zniwelować narastające napięcie, poszukują po omacku na własną rękę, często trafiając na rozwiązania, które w dłuższej perspektywie mogą zrujnować nie tylko karierę sportową, ale też życie w ogóle. Mogą to być używki, substancje psychoaktywne różnego rodzaju, ale także zachowania. Na pierwszym planie może być alkohol, narkotyki, dopalacze, gry wideo, telefon, hazard dużo, dużo więcej. Jak powie w rozmowie mój gość nieważne od czego jesteś uzależniony ważne dlaczego bo z niektórych matni bardzo trudno jest wyjść, a jeszcze trudniej jest o tych trudnych doświadczeniach otwarcie opowiadać. Dlatego wielki szacunek należy się gościowi tego odcinka, Krzyśkowi Ostrowskiemu, który robi to z wielką odwagą i dojrzałością. Otwarcie, bez ogródek mówi nie tylko o swoim uzależnieniu od narkotyków, delikatnym poczuciu niespełnienia piłkarskiego potencjału, ale też o swojej drodze do akceptacji samego siebie. To jest naprawdę mocny odcinek który pokazuje, jak te procesy mogą wyglądać od środka, w głowie profesjonalnego piłkarza. Zanim jednak oddam wasze uszy całą rozmowę z Krzyśkiem, chciałbym wykorzystać tę okazję, żeby przekazać dwie informacje o ciekawych wydarzeniach, które odbędą się już niebawem. Pierwsze z nich to Dzień Porażki, organizowany przez Fundację Dobra Porażka. Całość będzie można odtworzyć online, na żywo, 13 października ze swojego fotela w salonie. Ja będę mieć w dniu porażki swój udział prowadząc panel sportowy z m.in. z Oktawią Nowacką, brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich z DIO. Oktawia była gościem 24 odcinka podcastu Głowa Rządzi i e, Ironmanem Dariuszem Drapelo. Koniecznie sprawdźcie stronę internetową wydarzenia www.dobraporaszka.pl A jeśli będziecie chcieli w nim wziąć udział, koniecznie skorzystajcie z kodu rabatowego na 20% zniżki na bilet. Ten kod to DP-Grzegorz. D jak dzień, P jak porażka, Podkreśnik Grzegorz, moje imię. pisane przez RZ dziasta. Mam nadzieję, że dzień porażki będzie dobrym wydarzeniem, w którym wspólnie ze wszystkimi prelegentami odczarujemy i znormalizujemy trudne doświadczenia porażki w sporcie i w życiu, a także zainspirujemy do wyciągania z nich pożytecznych, mądrych lekcji na przyszłość. No. Drugie wydarzenie to szkolenie z serii Głowa rządzi, w której na tapetę bierzemy ważny, ale zwykle niszowy temat okołotreningowy. Po fantastycznym szkoleniu Sen w sporcie w ostatni weekend prowadzonym przez gościa 39. odcinka podcastu Mateusza Majszaka, pora na trening widzenia. I jeśli jesteście z podcastem na bieżąco, to zapewne słyszeliście już zajawkę tego wydarzenia w poprzednim, 42. odcinku z Mikołajem Markiewiczem, trenerem i terapeutą widzenia. To on będzie prowadzić te warsztaty, w których będziemy pracować nad widzeniem. Jedziemy cały dzień stacjonarnie, lub oczywiście, jeśli pandemia nie pozwoli, online, ale spotykamy się 7 listopada 2020 roku w Gliwicach. Liczba miejsc na to wydarzenie jest ściśle ograniczona przez prelegenta, i pierwszeństwo w zapisach przez pierwszy tydzień sprzedaży będą miały osoby subskrybujące newsletter. Głowa rządzi. Taki bonus. Tam też wysłane zostaną szczegółowe informacje w tej sprawie. Jeśli chcecie być na bieżąco, zaglądajcie też bezpośrednio na stronę szkolenia www.głowarządzi.pl łamane na trening widzenia. Pisane razem www.głowarządzi.pl łamane na trening widzenia. Możecie też oczywiście napisać do mnie wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy na mojej stronie internetowej lub którekolwiek medium społecznościowe. Głowa rządzi, odpowiadam na każdą Waszą wiadomość. Tyle ze słupa ogłoszeniowego, i teraz już bez żadnych dalszych ceregieli. Zapraszam do wysłuchania historii Krzyśka Ostrowskiego, piłkarza, trenera. Niebawem też psychologa, ale przede wszystkim, jak się dowiecie, z tego odcinka dobrego człowieka. Zapnijcie pasy, bo startujemy. Sru. Halo, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Głowa Rządzi. Jest dzisiaj ze mną Krzysztof Ostrowski. Witam wszystkich. I w sumie, Krzysiu, nie wiem, jak Cię przedstawić. Czy przedstawić Cię per piłkarz, per trener, czy per psycholog? <grystanie> Wiesz co, ciężko mi mówić na, na per. Ja wolę, żeby, żeby mówić o mnie jako o Krzyśku. Te rzeczy, które robiłem w życiu, które robię, są tylko dodatkiem, ale ja, ja, ja zawsze wychodzę z założenia, że w tym wszystkim trzeba, trzeba zostać człowiekiem. Także myślę, że... że można zdecydowanie o mnie powiedzieć, jak o kimś takim jak dobry człowiek, na przykład. Grasz jeszcze w piłkę? Nie, nie gram. Nie gram od pół roku. Grałem amatorsko jeszcze zanim, jak skończyłem karierę 4 lata temu, dokładnie 4 lata temu, 30 czerwca minęło. Grałem w ligach amatorskich. Teraz od pół roku nie gram nigdzie. Zajmuję się przede wszystkim pracą w Akademii Piłkarskiej Śląska. I jeszcze studiami oraz pracą jako licencjonowany już psycholog. Super. O tych wszystkich, o tej całej Twojej drodze dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać, bo ta droga jest bardzo ciekawa i też wcale niełatwa. Więc takie otwarte pytanie na początku, czy prośba o to, żebyś opowiedział, jak zaczęła się Twoja historia z piłką. Mhm. Ja, jak tylko się urodziłem, jak tylko zacząłem pamiętać i, i odkąd pamiętam, wiedziałem, że zawsze będę grać piłkę. Dla mnie to, był, to, to było pewne, jak dwa plus, że 2 plus 2 to jest 4. I jak mi się pytano, kim chcę zostać, to chciałem zostać albo lekarzem, albo kucharzem, ponieważ ja piłkarzem już się czułem. Okay. Ja wiedziałem, że będę grać w piłkę. Dla mnie to było naprawdę no, no pewne. Nic nie mogło mi stanąć na drodze, żeby grać w piłkę. Dopiero jako dziewięciolatek zacząłem trenować, trenować w klubie, to były trochę inne czasy, nie tak jak dzisiaj, kiedy już są szkółki od drugiego, czwartego roku życia, gdzie z tą piłką już można się zaprzyjaźniać. My się zaprzyjaźnialiśmy na, na podwórku, dopiero takie bardziej zorganizowane grupy piłkarskie, byli to trampkarze młodsi od wieku tak naprawdę dziesięciolatka. Ja jako dziewięci, dziewięciolatek chciałem zacząć trenować, w Śląsku mnie niestety nie przyjęli. Ponieważ to była grupa starsza i e, ówczesny trener stwierdził, że będę się przemęczać, więc poszedłem do, do klubu sąsiedniego, panda Wrocław, gdzie mnie przyjęli z otwartymi rękami. I zawsze pamiętam, że na każdym meczu ze Śląskiem Wrocław e, tak się mobilizowałem w wieku juniorskim i trampkarskim, że w każdym meczu strzelałem bramkę. Okej. Okay. I tak, tak to tak, takie, takie były początki. Pamiętam, że też wiele, wiele, dni wypłakałem rodzicom, żeby mnie zapisali do tego klubu, bo bali się, że jak zacznę trenować, to nauka w szkole pójdzie na bok. Nie było tak źle, oczywiście. Faktycznie trochę bardziej się zająłem graniem, ale z nauką też sobie dawałem radę. To takie klasyczne obawy rodziców i wtedy, i teraz. Tak jest. Że z sportu z nauką połączyć się nie da, a wiele badań naukowych i, i, i też naszych doświadczeń z, z praktyki pokazują, że tak naprawdę jedno z drugim może iść ze sobą w parze. Choćby no, świadczy o tym siła sportu akademickiego w Stanach Zjednoczonych. No, tym bardziej u nas w dobie internetu, jak ja jeszcze miałem 20-20 parę lat, studia online w ogóle nie usniały u nas w Polsce, więc nie, nie, nie człowiek nie był w stanie skończyć studiów wyższych, grając profesjonalnie w piłkę nożną. Dzisiaj są inne możliwości. Dzisiaj tych studiów online jest, jest wiele, jest wiele możliwości. Ja też zachęcam, zachęcam zawsze sportowców, żeby Myśleli wielotorowo, nie tylko o swojej karierze piłkarskiej, ale o tym, co się ewentualnie wydarzy, jak się wydarzy coś nieoczekiwanego, niekoniecznie coś, czego, czego się spodziewali, czyli kontuzja na przykład, i co wtedy, jak mhm. dalej. Życie jako piłkarz, życie jako, jako uczeń pełnimy wiele ról w życiu życie jako kolega, życie jako syn w tych wszystkich aspektach musimy, w moim przekonaniu, się Jakoś odnajdywać i łączyć to ze wszystkim. I wtedy faktycznie to wszystko może tak działać, że i przekłada się to oczywiście na dobrą predyspozycję na boisku. Okej, okay, czyli nie tylko zawodnik, ale przede wszystkim człowiek. Tak, jak powiedziałem na początku. <grym>, tak, jak powiedziałeś, osoby na, na tak samym jest. początku. Zastanawiam się, Krzysiu, co było Twoją taką trampoliną z tego rocławskiego podwórka do. No, ekstra klasy, najwyższe, do, do najwyższego poziomu mhm. rozgrywek w naszym kraju. No, to, to był mój cel, aczkolwiek to, miała być, to miał być tylko przystanek. Marzenia moje wykraczały poza, poza Polskę, poza ekstra klasę. Też bo nie byłem młody, jak trafiłem do ekstra klasy, bo w wieku 20-26 lat. Natomiast już w wieku 20-19 lat. 20 lat jeszcze dobrze pamiętam, już ocierałem się o, o tą Ekstraklasę, już miałem praktycznie podpisany kontrakt w Zagłębiu Lubin z Ekstraklasą, natomiast Zagłębie Lubin spadło do, do pierwszej ligi, także grałem dalej w tej pierwszej lidze, nie mogłem się do tej Ekstraklasy przebić, natomiast wiele perturbacji w moim życiu osobistym przekładało się na to, że, że może tak długo na to czekałem, albo prorocze słowa mojego taty, który... Jak pamiętam jak dzisiaj, tylko który to był zawodnik. Jeden z takich bardziej znanych zawodników. Nie chcę teraz skłamać, kto to był, ale który zrobił ogromną karierę, ale w wieku 26 lat dopiero wszedł na najwyższy poziom rozgrywkowy Jamie warty. Nie pamiętam nie pamiętam tego naprawdę. Pamiętam słowa taty, ale nie pamiętam, o którego zawodnika chodziło. Tak mi się to wyryło w głowie, jak to, że mój tato miał pierwsze dziecko w wieku 36 lat. Ja mam pierwsze dziecko w wieku 36 lat. <laughs> Okej. Okay. No dobra, to, to powtórzę moje pytanie. Co było tą trampoliną okay. do, do najwyższego poziomu rozgrywek w ekstraklasie? So, do końca nie rozumiem, o co Ci chodzi, jeżeli Czy to chodzi było o tą jakieś jedno doświadczenie, które pamiętasz, które umożliwiło Ci grę w, Gry w Ekstraklasie, ekstraklasie tak? czy to było okay. jakieś spotkanie z trenerem, menedżerem, okay. jakaś osoba, która Cię gdzieś tam podbudowała i wciągnęła do najwyższego poziomu. Ja zawsze byłem zawodnikiem takim, który bardzo dobrze rokował i wypowiadano się o mnie w samych superlatywach, natomiast ja nie mogłem tego prze, przekuć na mecze. Było to naprawdę bardzo w kratkę. Były mecze, gdzie Naprawdę błyszczałem, były mecze, gdzie byłem no, na najgorszym na pewno zawodnikiem na boisku. I miałem taką trochę przypiętą łatkę, i nie bez powodu, że, że jestem trochę treningowym zawodnikiem. Z tego względu, że sam sobie mentalnie nie potrafiłem poradzić ze stresem, który wiązał się z występami w pierwszej jedynastce, występami ligowymi. I pamiętam trener Ryszard Trasiewicz. Ówczesny Śląska Wrocław, robimy awans do, do ekstraklasy. Ja w, do tego awansu oczywiście się też przyczyniłem, natomiast nie, nie w takiej mierze jak chłopcy, którzy regularnie grali w pierwszym składzie. Ja ocierałem się o ten skład. Czasami grałem, czasami nie grałem, czasami wchodziłem z ławki rezerwowych. Kończył mi się wtedy kontrakt w Śląsku Wrocław. Ówczesny menedżer już mi szukał nowego klubu poza granicami Polski. Ale trener wziął mnie na rozmowę i powiedział mi, że jeżeli nie wyciągnie ze mnie to, co ja potrafię, to on spokojnie nie umrze. I zaproponował mi ten roczny kontrakt w Śląsku Wrocław, już w Śląsku Wrocław w ekstraklasie. I no, to, to był ten moment, który wiedziałem, że jeżeli go teraz nie wykorzystam, to już w tej ekstraklasie no, y, y, nie zagram nigdy. Mhm. I. Wtedy, wtedy jeszcze trener zaprosił mnie po paru dniach okresu przygotowawczego i nie do siebie do domu, ale w klubie, do, do, do swojego biura i wręczył mi książkę, książkę pod tytułem Sekret. Ja jeszcze wtedy, wtedy byłem, interesowałem się psychologią jak najbardziej, ale to była taka nowość na rynku, też jeszcze do, dokładnie nie wiedziałem, jak to wszystko działa, ale. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Momentalnie odwróciło się u mnie wszystko 180 stopni. Tak jak zawsze na, na obozach spałem między treningami, tak nie czułem w ogóle żadnego ochoty na, na, na sen. Tak samo jak łapiałem przeziębienia i chorowałem, przestałem łapać przeziębienia i chorować. No i okazało się, że byłem jednym z najlepszych zawodników w lidze i objawieniem. Okej. Okay. W wieku 26 lat. W wieku 26 lat. <laughs> Okej. Okay. To co, co w tym sekrecie znalazłeś takiego, że. Twój sposób myślenia w jakiś mhm. sposób no, zmienił się na tyle, że z zawodnika treningowego okazujesz się objawieniem ekstraklasy. Zawsze szukałem czegoś, co, co mnie zmieni, zmieni moje podejście, zmieni mój stres, zmniejszy go, żeby lepiej sobie radzić w sporcie. I w sekrecie, w sekrecie właśnie znalazłem to, że jeżeli będę myśleć i wyobrażać sobie takie sytuacje, jakie chcę, żeby były, to tak się wydarzy. W mm -hmm. tym momencie to tak u mnie zagrało, że, że aż sam byłem zdziwiony. Natomiast wiem dzisiaj, że to nie tylko wystarczy myśleć, ale trzeba też działać. <laughs> Oczywiście. I, I wtedy też działałem, prawda? Ale tak mnie to trafiło, że no, sam jestem zdziwiony, że dzisiaj mając całą tę wiedzę że można powiedzieć nie wiem poradnik jakkolwiek nazywać tę książkę tak na mnie wpłynął, ale jeżeli potrafi tak wpłynąć to, to czemu nie ma być takich pozycji na rynku? Okej, okay. czyli debiutujesz w ekstraklasie jako, jako gość, który ma 26 lat w śląsku wrocław, tak jest. potem jeszcze była legia warszawa tak jest. na najwyższym poziomie i widzę włocią i widzę Wódź. Co najlepiej wspominasz z tego okresu gry w ekstraklasie? No, ten debiut w ekstraklasie to, 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 to było spełnienie moje, moich może nie tyle marzeń, co jednego z marzeń. I najbardziej wspominam ten, ten mój pierwszy gol w ekstraklasie. To był gol strzelony przeciwko Wiśle Kraku. Graliśmy u siebie na Oporowskiej we Wrocławiu. Golna na 2-0, wtedy wygraliśmy mecz 2-1, więc to było takie dla mnie ukoronowanie tego. Bo miałem bardzo dużo sytuacji do strzelenia bramek, może nie tak klarownych. Miałem dużo asyst, fajnie błyszczałem na boisku, tylko brakowało mi tej bramki. Mhm. I to była taka wielka radość, radość też kibiców, euforia, no coś wspaniałego. Jaka była twoja nominalna pozycja? Bok pomocy, bok okay. pomocy i... Grałem na prawej stronie, natomiast y, to było dla mnie, może nie bez różnicy, ale grałem na lewej i na prawej, na prawej stronie. Z prawej strony łatwiej było z tej prawej nogi dośrodkować, z lewej strony łatwiej było zejść do środka i uderzyć z prawej nogi. I się śmiałem później z trenerem Tarasiewiczem, mówi, widzi trener, bo akurat przez roszady na boisku, przez zmiany zostałem przesunięty w trakcie meczu na lewą pomoc. Mówię, widzisz trener, trzeba było mnie wcześniej przesunąć na tą lewą pomoc, tych bramek więcej strzelił. No czasami tak to jest, że przypadek odkrywa coś czego nie wiedzieliśmy wcześniej. A powiedz mi, jest coś czego żałujesz z tego okresu w gry w ekstraklasie? Cze, czy, Żałuję. Żałuję. Czegoś zrobiłeś albo ja... czegoś czego zaniechałeś, bo to wiesz, to może być w jedną albo w drugą stronę. Też pamiętam, no, bardzo dużo mądrych słów. Trener Tarasiewicz powiedział, i, i wielu zawodników pewnie jest tego samego zdania. Jedną z tych rzeczy było to, żeby zrobić wszystko, żeby za kilkadziesiąt lat spojrzeć w lustro Aha. i powiedzieć sobie: Kurde, zrobiłem wszystko, co mogłem. Natomiast ja wiem, że nie zrobiłem wszystkiego, co mogłem, ale z drugiej strony czuję, że jednak robiłem, bo akurat byłem na takim etapie, miałem taką psychikę, Miałem takie potrzeby i takie nastawienie na rozwój, a nie inne. Więc z drugiej strony zrobiłem wszystko, co mogłem, ale wiem, że można było jeszcze docisnąć. I tego żałuję, aczkolwiek nie mam do ciebie żalu. Wiem, okay. że mógłbym się jeszcze bardziej rozwinąć jako zawodnik, gdybym bardziej się do, przykładał do treningu, ale przede wszystkim bardziej się przykładał do regeneracji, hmm. do jedzenia, bo były takie momenty, że. Przestrzegałem, no może to nie restrykcje, bo, bo dieta to ludzie często myślą, że to jest jedzenie niesmaczne. Właśnie dieta ma być smaczna. Ja jeszcze wtedy tej wiedzy nie miałem. Dieta się kojarzy ludziom z odchudzaniem. Tak, tak, tak. No, I ten mit gdzieś tam obala w odcinku numer 10, diety eksportowe Mateusz Gawałczyk, mm -hmm. z którym współpracuję i też mówi o o tym że jeśli, jeśli to słowo się nie pasuje to mów o odżywianiu tak 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 absolutnie A nie o diecie bo dokładnie dieta kojarzy się z czymś co boli tak, rano tak. wstaje sałata po południu sałata wieczorem sałata to jest całkiem, całkiem odwrotna sprawa wtedy tej też wiedzy nie miałem aczkolwiek nawet jak ją nabyłem to to jednak te, te nawyki żywieniowe które miałem powodowały że, że nie do końca mój organizm się regenerował tak tak jak mógł się regenerować, więc mhm. takich rzeczy żałuję, aczkolwiek, jak powiedziałem, nie mam do siebie, do siebie żalu, bo byłem w tym momencie, byłem tak skonstruowany i robiłem na tyle, ile mogłem w tym momencie. Czyli dawałeś 100% tego, co miałeś wtedy, albo w danym Tego, czasie. co ci się wydawało, że miałeś. Dokładnie. Z perspektywy czasu, teraz widzisz, że miałeś w sobie jeszcze więcej. Tak. No ale czasu nie odwrócisz. Tak, absolutnie. No, trenerzy mi powtarzali i gdzie bym nie poszedł, każdy rzęd mówi, Ostry, ty dawno powinieneś grać w reprezentacji Polski. I to jeszcze mnie bardziej bolało, bo ja robiłem wszystko w moim przekonaniu, co mogłem, a, nie, a jednak tam nie byłem. Wiem dzisiaj, że no, głowa mnie strasznie zblokowała i jedyne, co też żałuję w całej swojej karierze, że wcześniej na swojej drodze nie spotkałem psychologa dopiero no, w wieku 24 lat. Irek Trubkiewicz, nie wiem, czy może kojarzysz, psycholog sportowy, też związany tutaj z Uniwersytetem SWPS, kadra, kadra bokserów i tak dalej. To był pierwszy psycholog, z którym pracowałem, bardzo bardzo mi pomógł. Mhm. Natomiast zabrakło mi własnej terapii, ponieważ to trochę kojarzyłem w ten sposób, że udało nam się drzewo wyciąć, zasypać ziemią. Po jakimś czasie te gałązki odrosły, znowu te drzewo zaczęło rosnąć. Dopiero własna, własna terapia spowodowała to, że poradziłem sobie z tym, co no, może nie poradziłem, nauczyłem się, jak sobie z tym radzić, jak z tym żyć, bo pewne aspekty zawsze będą ze mną do końca życia. Pogodziłem się z wieloma rzeczami, i, i to mnie tak naprawdę nie tyle uleczyło, co, co, co spowodowało, że mimo tego, że mam jakieś. Swoje mankamenty, to, to ja akceptuję, jestem szczęśliwy. No i właśnie, idąc za tymi słowami tenera yy, Tarasiewicza, yy, rano patrzysz sobie w, w oczy w lustrze przy goleniu i mówisz sobie, że dałeś siebie tyle, ile mogłeś. Na 90%, może nawet trochę mniej, tak, ale to właśnie, że. Bardziej wydaje mi się, że ta ambicja mówi o tym, że mogłem więcej, bo też potrafię, jak gdyby wrócić, tak się zastanowić, gdybym teraz wrócił do grania i był w tej samej sytuacji, czy ja bym teraz nawet potrafił zrobić to, co uważam, że powinienem zrobić? Bo łatwo się mówi z tej perspektywy, ale gorzej jest, jak się znajdujemy już w tej sytuacji Aha. i trzeba pociągnąć temat. Aha. No, i jak sobie I, zadajesz takie pytanie, to. I mówię, kurczę, byłoby ciężko. Aha. Byłoby ciężko, ale może bym dał radę i to ale może. No nie przekonamy się i to właśnie mi uwiera. Ale nic więcej, jak gdyby wiem, że po prostu mi tak jak zawsze mówię, żeby grać w piłkę na bardzo wysokim poziomie, na poziomie europejskim, czy nawet na w ekstraklasie trzeba mieć tak talent, na który się składa nie tylko to, że umiem kopnąć dobrze piłkę, ale muszę być szybki, odpowiednio Odpowiednio wytrzymały, odpowiednio silny, odpowiednio zaawansowany technicznie, ale muszę mieć jeszcze odpowiednią psychikę. Mhm. Mi tej ostatniej rzeczy zabrakło. Po a, prostu. A możesz spróbować teraz, też z tym bagażem doświadczeń, który, który masz ze sobą, zdefiniować, czym według ciebie jest odpowiednia psychika dla piłkarza, tak żeby wiesz. Słuchają nas pewnie zawodnicy, trenerzy, mhm. inni psychologowie sportu, jak to wygląda od środka. W głowie zawodnika, który no otwarcie twierdzi, że mógł dojść dalej, gdyby nie, gdyby go nie zblokowała głowa. Mm -hmm. To jak to teraz widzisz? No Zawodnicy wiedzą to doskonale, nawet ci młodzi teraz. Jest, jest duża presja, jest, jest duży stres i to jest największy problem największy problem sobie radzenie ze stresem, ale stres. Jak ty wiesz, doskonale, i część słuchaczy pewnie również, a większość ludzi nie wie, skąd się bierze stres i dlaczego się stresujemy. To oczywiście bierzemy przede wszystkim z wychowania, prawda? Z tego jak podchodzimy do, do własnej osoby przez pryzmat tego, co było nam mówione od naszych tych nie tyle rodziców, ale ludzi, których uważaliśmy za swoich opiekunów, tych najważniejszych w życiu. Mhm. I to później rzuca się nam na, 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 na całe życie. To, jak się zachowali wobec nas, to, to, jak mówiłem, to, jak mówili. I to predysponuje do tego, jak, jak my później e, patrzymy na wszelkie sytuacje, które możemy odbierać jako zagrażające, bądź nie. Ja zawsze się śmiałem i mówiłem, mm, kokoszka, kolega, kokos. E, no on nie miał, nie, on, on się nie nerwował w ogóle. Ja się Śmiałem, że nie ma układu nerwowego. Pięć minut do wyjścia na mecz, a on jeszcze sobie kompleksa na łydki. Mówi strasznie mi łydki bolą. Jeszcze sobie założę. mówi jak przed meczem. No, I wychodził, grał najlepsze meczek. No, okay. nie, niesamowity koleś. I yy, Przede wszystkim psychika takiego zawodnika powinien sobie potrafić radzić ze stresem. Nie mówię, że nie trzeba się stresować, bo oczywiście wszyscy się stresują, ale sobie radzić z tym stresem, zdrowo radzić sobie ze stresem. Przede wszystkim też nie być surowym dla siebie. Ja byłem perfekcjonistą całe życie, tak mnie życie ukształtowało, dla mnie było albo czarne, albo białe. I jeżeli mi coś w meczu nie wyszło na samym początku, to mnie nie było. Jeżeli zagranie było dobre, grałem super mecz. I byłem strasznie surowy dla siebie. Także dla mnie taki świadomy zawodnik powinien bardzo dużo wiedzieć na swój temat, na, na temat mechanizmów, jakie działają, jak jego psychika jest ukształtowana i. Dlaczego on reaguje akurat w ten sposób, a nie inny na boisku, na treningu, poza? Dlaczego on akurat y, lubi taką, ta, 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 takie charaktery, a inne nie? Dlaczego mu ten trener pasuje, a, a ten nie? I czego ja tak naprawdę potrzebuję do tego, żeby czuć, że ja, ja nie tylko na spięciu wszystko robię, żeby grać w piłkę, ale też, że, że żyję, że ta, y, że ta piłka nie jest przeszkodą, czy, czy jakikolwiek inny sport nie jest przeszkodą dla mnie. W rozwoju na innych obszarach, ale że to jest jak gdyby dopełnieniem. Że ja się nie duszę, bo ja, ja czasami się tak czułem właśnie, jak trzymałem tę dietę, czułem, że się duszę, ja muszę sobie poluzować. Mm -hmm. Dlatego też tak mm -hmm. dużo ludzi sięga po alkohol, bo nie potrafię sobie inaczej poradzić. Znam, znam naprawdę paru zawodników, którzy dużo pili i grali bardzo dobrze, a mówią, dobra, trzeba się wziąć w garść, zostawiali alkohol i ich nie było. Wyglądało tak, jakby oni właśnie zaczęli pić, ale to dlatego, że oni potrafili sobie w ten sposób regulować, tak mi się wydaje, właśnie ten stres. To, co, 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 co kosztuje granie profesjonalne w piłkę nożną, czy profesjonalne uprawianie sportu. Taki przykład niedawno się pojawił u nas w mediach e, e, Alana Knighta, e, byłego bramkarza e, Portsmouth, e, który właśnie miał problem z alkoholem mhm. i jako zawodnik, i jako... Trener. I teraz też coraz więcej no, kwestii związanych właśnie z uzależnieniami od substancji czy od zachowań wychodzi na światło dzienne w życiu piłkarzy, nawet tych młodych piłkarzy, bo są to, jak sam wiesz, mechanizmy, które pomagają im radzić sobie z tym bardzo wysokim napięciem, mhm. którego nie potrafią w żaden inny sposób rozładować. Tak, i oni sobie też. Sami narzucają ten stres poprzez to, czego oczekują ich zdaniem wszyscy dookoła. A, no mamy Facebooka, mamy Twittera, mamy internet, tam się nic nie ukryje. Czy no. wszyscy wiedzą dookoła, co było, wyniki, jak grałeś, czy grałeś, czy nie? Jako nastolatek idzie do szkoły, gdzie tam to już w ogóle trzeba być cool. I, i kurczę, musi być. Normy męskości. Przecież ja muszę być twardy, męski, nie ma słabości, ja się do niczego nie przyznaję. Będąc jeszcze sportowcem i jestem w pewnym, sta w pewnym stopniu idolem, jestem w pewnym stopniu kimś, kto jest przykładem dla, dla innych I, i ci inni widzą we mnie super su supermana, ale nie, to są zwykli ludzie. Mhm. Ale właśnie przez to, że nie mogę pokazywać słabości, no to dla tych ludzi też nie, no nie mogę pokazać. Mhm. No i napięcie, 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 trzeba to jakoś rozładować. Każdy sobie radzi w inny sposób. Ja zawsze to powtarzałem nieważne, co bierzesz, ważne dlaczego. Bo jeden chwyci za alkohol, mu to przypasuje, inny za narkotyki, inny za leki, a, a inny jeszcze będzie robić inne rzeczy, kompletnie, które mu pomagają. Nie muszą być to psychoaktywne środki, ale uzależniające, prawda? To wcale nawet nie muszą być środki, to mogą być też konkretne zachowania. O uzależnieniach dzisiaj też porozmawiamy, Krzysiu, a, ale tak chciałbym podsumować Twoją odpowiedź na, na pytanie, jak ta silna psychika zawodnika w takim sporcie jak piłka nożna może wyglądać. I takie trzy kluczowe rzeczy, które powiedziałeś i które ja wyłapałem z tej Twojej wypowiedzi, to jest radzenie sobie ze stresem i presją. Wyrozumiałeś dla samego siebie w tym wszystkim, bo nie zawsze będzie wychodzić i to w jaki sposób ja będę no, rozmawiać sam ze sobą po, po błędach, niepowodzeniach i porażkach. Ma też no, konsekwencje długoterminowe Absolutnie. dla mojej relacji sam same ze sobą. No i wreszcie ta ostatnia rzecz no, to taka samoświadomość, czyli wiedza o sobie i o tym, skąd pewne rzeczy się wzięły w moim życiu. Schematy zachowań, myśli, mhm, etc. Et tak, ja jeszcze dorzuciłbyś do... do tego coś jeszcze? Ja bym dodał coś jeszcze jednego co może zawodnik zrobić, i dla mnie to jest nieodzowny element no, plan. Czym się różni plan od życzenia, no, tak. od, od marzenia? Tym, że o marzeniu się tylko myśli. A jak jest plan, to wtedy można zrealizować cel. Aha. I ja wiem po swoim doświadczeniu również, że plan powoduje to, że wzrasta poczucie naszej własnej skuteczności. Co za tym idzie, wzrasta nasza pewność siebie, świadomość tego, że potrafię, że jestem gość. I znalezienie. Tego, tej swojej poprzeczki, nie za wysoko, nie za nisko. Każdy ma ją gdzie indziej. Dlatego też mówię, czytajcie sobie do zawodników biografię wielkich piłkarzy, ale to jest ich droga. Wy macie swoją drogę. Są różne drogi, żeby wejść, wejść na szczyt. Zacznijcie od czegoś, co wy jesteście w stanie zrealizować, ale to nie może być za łatwe, żeby nie zdemobilizować, żeby nie było to łatwe, żeby nie porzucić, ani za trudne. Realizując to krok po kroku jesteśmy w stanie naprawdę y, zbudować taką pewność siebie, że nawet niepowodzenia, nawet w momencie, kiedy ja tak stresowałem się tymi meczami, a stosowałem regularnie plan, to cały ja czas miałem to w poważaniu. No, tak. Naprawdę. Ja wiedziałem, że spojrzałem oczywiście na plan, który realizuję, rozpisuję sobie go i w każdym momencie mogę do niego wrócić. Ja widziałem na kartce, kurczę, zrobiłem wszystko, sobie założyłem, a jeżeli w tygodniu zrobiłem coś, i mówię, kurczę, okej, okay, zrealizowałem, ale mogę więcej. No to sobie dodawałem, ale mówię, nie za wysoko. No to sobie odejmuję, odejmowałem. I wiedziałem, miałem takie poczucie, że ja potrafię. To są te, te, te małe kroczki, tymi małymi kroczkami, właśnie poprzez ten plan, rozpisywanie, analizowanie tego planu, korekcja tego planu, bo plan ma to w sobie, że nie, nie robimy go dzisiaj, i okej, okay, bez względu na wszystko, on no, obowiązuje do końca, aż do tego celu dojdę. Ja nie muszę dojść do celu. I zawsze miałem też takie wrażenie i odczucie, i też to, to powtarzam zawodników, że co jest najfajniejsze w tym dążeniu do celu? Zdobycie go, czy droga? Najfajniejsza jest droga, bo jak się zdobywa ten cel. ok, co dalej? Najfajniejsza jest droga. My nie musimy tego celu zdobyć, ale żeby się do niego zbliżać. Mm -hmm. Okej, okay. bardzo fajne słowa. I tak sobie teraz pomyślałem. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, bo obydwaj pracujemy teraz dla Akademii Klubów Piłkarskiej Eksoklasy. No i mamy zawodników młodych, którzy dorastają w zupełnie innych czasach niż my dorastaliśmy w latach 80. I teraz pytanie: czy taki zawodnik, który chciałby budować swoją samoświadomość, ma to robić samodzielnie? Czy według Ciebie jest tu też jakaś rola? Trenera, czy jakiegoś innego członka sztabu, mhm. żeby właśnie pokazać mu, jak ten plan zbudować. Bo my często wymagamy od zawodników coś, czego oni być może jeszcze nie potrafią. Wiesz, o czym mówię? Tak, tak, absolutnie. Ja, ja robiłem takie warsztaty, wykłady na temat planowania. Dla zawodników, i mimo tego, że po tych warsztatach dwugodzinnych, gdzie sami też ten plan robili, oni nie potrafili sami dalej go konstruować. Ja się spotykałem z niektórymi razem to realizowaliśmy, zanim oni się nauczyli, na czym to polega, jak to ma wyglądać, na co zważać, jak, jak wyznaczać te cele, jak je formułować, to minęło trochę czasu, więc absolutnie no, sam, sami nie są w stanie tego zrobić. No, Pewnie z, będą jakieś wyjątki, które będą się zbliżać do, 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 do tego, że, że będą albo robić to bardzo dobrze, albo, albo dobrze, ale na samym początku nie jest to możliwe, żeby nawet to dostatecznie zrobić. Taka jest moja opinia, takie jest moje doświadczenie. I, i absolutnie, wracając jeszcze do trenerów, to, to trenerzy też, moim zdaniem, powinno być tak, że trener powinien być też w pewnym sensie psychologiem dla, dla zawodników. Absolutnie i to jest też relacja właśnie psychologa, żeby on pracował, pracował z trenerami, żeby to trenerzy chcieli pracować i z psychologiem, bo on jednak wie więcej na temat tego jak, jak działa jak działa ludzka psychika i dlaczego ten zawodnik akurat dzisiaj może tak wyglądać, bo to nie jest tylko kwestia tego, czy mu się chce, czy nie chce, no co, wiele rzeczy mogło się zdarzyć poza boiskiem, które mogą mieć wpływ na to, jaki on dziś w jaki on dzisiaj jest dyspozycji. Oczywiście, że tak. No, i, i też mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że, że coraz więcej trenerów chce współpracować z psychologami, nawet nie na zasadzie członka sztabu szkoleniowego, a na zasadzie konsultacji indywidualnych. I to jest bardzo budujące, bo my, jako psychologowie, nigdy nie będziemy mieli takiej siły rażenia jak trener. Absolutnie. Nawet jeśli będziemy regularnym członkiem sztabu. Bo no ja, przynajmniej, jako psycholog, zawsze znam swoje miejsce w szeregu i wiem, że wodzem jest trener. Tak jest. A, a, a powiem Ci, że nawet ja mam takie wrażenie, że dla, może nie dla większości, ale dla dużej części zawodników, jesteśmy wrogami. Ale zazwyczaj wrogami jesteśmy dla tych, którzy faktycznie potrzebują pracy z psychologiem, tylko oni się bronią rękoma i nogami, żeby tego nie robić. Taki mhm. mechanizm obronny, prawda? Jasne. No, no, wiesz, yy... ja mam takie doświadczenia przynajmniej. <śm> Będąc w drużynie i pracując z psychologiem, wiem, co, co chłopcy mówili, wiem, jak to wygląda. Więc nawet dla mnie taka praca w grupie z zawodnikami yy, nie do końca, moim osobiście, nie do końca spełnia swoje, swojej roli. To raczej wygląda na zasadzie takiej psychoedukacji dla tych zawodników, którzy chcą. Część zawodników w ogóle na bakier od razu, że on nie, 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 nie siedzi i patrzy do góry. Mm. Ale mówisz teraz o seniorach, czy tak, mówisz o, o zawodnikach Tak, mówię o seniorach, o seniorach, no, absolutnie no, no. o seniorach. Jeżeli chodzi o zawodników w akademii, to jest inna już sprawa. Jeżeli oni się wychowują, już ci, którzy mają dzisiaj po 15 lat, jako 10 dziesięciolatkowie byli w akademii, wiedzieli, że jest psycholog. Dla nich to jest normalne, że jest oh. psycholog. Kiedyś psycholog nie było tego, więc to, to jeszcze cierpimy. Aczkolwiek też jest, zdarzają no, tak działa nasza, e, e, nasza psychika, że czasami wypieramy coś, co faktycznie inni nam mówią, tak jak mi mówili, że mnie głowa blokuje. Bo jak mnie głowa blokuje? O co im chodzi, że ja wszystko robię? Ja dopiero po wielu latach doszedłem do tego, że faktycznie ja uciekałem od tego. Ja tam gdzieś wiedziałem, że o to chodzi, hmm. ale nie chciałem się przyznać do tego sam przed sobą. I wielu zawodników też tak pewnie ma, bo. Zawodnicy, jakiekolwiek dyscyplina, czy to, czy to jest piłka, czy to jest ręczna, czy jeżdżą na kartingach, czy to są regularnie taka sama średnia populacji jak zwykły Kowalski, jeżeli można tak powiedzieć. I zawsze się różni ludzie znajdą w tym mhm. i w tym środowisku, którzy działają bardzo podobnie. Okej. Okay. Co, zahaczyliśmy już o to, o kwestie różnego rodzaju uzależnień, uzależnienie jako sposób odreagowania mhm. wysokiego napięcia. I, I w sporcie jest to trochę cały czas temat tabu, chociaż no, co i róż wychodzą różnego rodzaju. Doniesienia z, z tej piłki na najwyższym poziomie, że Mesud Ozil jest uzależniony od gier komputerowych. Tak? Mamy niekończącą się opowieść Dawida Janczyka, tak? mhm. który cały czas gdzieś tam próbuje się odbudować po swoje, i, i, i powstać ze swojej choroby alkoholowej. Napisał zresztą o tym biografię. Tak? Są też kwestie uzależnienia od hazardu, bardzo często bardzo częste wśród, wśród piłkarzy. No i o tych uzależnieniach mówię dlatego, że po pierwsze pojawiły się w rozmowie, a po drugie ty też jesteś zawodnikiem, który wychodził z uzależnienia tak. i opowiedziałeś o tym w wywiadzie ze sport.pl w zeszłym roku w grudniu. I chciałbym, żebyś opowiedział trochę o tym procesie i o tym w ogóle. W, w, w jaką kawałę się wpakowałeś mm -hmm. i jak z niej wyszedłeś? Na tyle na ile oczywiście jesteś gotowy nie, podzielić się na pewnie, w audycji. Dla, i dla mnie to nie jest nic strasznego, to ja zawsze powtarzałem i prowadząc klinikę leczenia uzależnień, że ból psychiczny i związany z tym uzależnienie to jest jak ból gardła. Po prostu dzisiaj mam problem, trzeba sobie z tym poradzić. Albo sobie z tym poradzisz, albo nie. Albo sam będziesz coś próbować robić, i albo to się z, y, przemieni w anginę y, ze stanem y, ropnym migdałków, albo pójdziesz do lekarza, weźmiesz lekarstwa w cudzysłowie. Mam tu na myśli terapię, i tak dalej, i, i sobie z tym poradzisz. Po prostu. Ja, dlaczego ja zacząłem w ogóle brać narkotyki? Niektórzy mi zarzucają, a marihuana, co to jest marihuana, co to za narkotyki? No jednak, jest to, jest to jakiś środek psychoaktywny i nie jakiś, bo jednak on wyrządza bardzo duże, bardzo duże szkody w organizmie. No, notabene w Holandii, odkąd, odkąd zlegalizowana została marihuana, o tym też się nie mówi w, w szpitalach psychiatrycznych, Praktycznie miejsca są za, zapełnione, mnóstwo jest szpitali psychiatrycznych, gdzie są te, te, te szpitale zapełnione, więc jest to substancja mocno destrukcyjna. Więc mówię do wszystkich, którzy, którzy palą marihuanę, niech się zastanowią naprawdę, co robią, niech się trochę pochylą nad tym tematem. Chociaż wiem też osobiście, że. Mowa o tym, jak jest destrukcyjna, nie spowoduje to, że, że przestanie się brać, aczkolwiek tu bardziej trzeba chyba pracować nad, nad umiejętnościami interpersonalnymi, nad własnymi kompetencjami mm -hmm. społecznymi przede wszystkim. Tak. No, destrukcyjna, myślę sobie tutaj o, o takich cechach psychomotorycznych, bardzo ważnych w piłce. jak czas reakcji, tak. pole widzenia. Aspekty tak? poznawcze yy, bardzo siadają, dają. Niesamowicie. Yy, Okej, okay. I, i, i ty. Też to poczułeś na swojej skórze? Oj, tak, ja. Ja po paleniu marihuany praktycznie dzień w dzień przez dwa lata moja koncentracja była zdecydowanie mniejsza. Mhm. Ja faktycznie wolniej reagowałem, no to na, na tysiąc procent. Ten proces, gdyby zdrowienia, trwał wiele, 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 wiele lat. Ja nawet zaczynając teraz studia w wieku 34 lat. Pierwsza sesja, dramat. Ja potrafiłem się uczyć z 30 minut. Ja też rzucałem trochę to na bakier, tego, że. E, Okej, okay, długo się nie uczyłem. Bardzo możliwe. Natomiast ja czuję do dzisiaj pewne, pewne deficyty w e, koncentracji. Ja takich deficytów przed tym przed paleniem nie miałem. Ja naprawdę byłem dobrym uczniem, ja się szybko uczyłem, byłem skoncentrowany. Natomiast czuję, że. I tak też się dzieje, jeżeli w wieku adolescencji, czyli w tym wieku pomiędzy 12-20 rokiem życia długo się przyjmuje substancję psycho psychoaktywną, jaką jest THC, nieodwracalnie mogą nastąpić zmiany w mózgu. Bardzo możliwe, że tak też u mnie było. Natomiast absolutnie na, na zaangażowanie, na... inaczej może strasznie mnie rozleniwiła no właśnie Panie. o tym chciałem powiedzieć, że, że apatia jest jednym z no, skutków ubocznych palenia zioła. Tak, tak, ja na szczęście kochałem grać w piłkę i czy ja byłem zjarany czy nie, ja na ten trening szedłem. Jak był strzelecki, byłem w niebo Jak trzeba było pobiegać, była katastrofa. <noise> Z wiadomych przyczyn. Z wiadomych przyczyn. To skąd się wzięła marihuana w Twoim życiu piłkarza? Mhm. Ja wychowałem się na dzielnicy, gdzie narkotyki były powszechne. Mhm. Było dużo ludzi, którzy brali i to brali mocniejsze środki niż THC. Ja wiedziałem jedno, że ja nie mogę zacząć niczego więcej brać, bo skończę pod mostem. Miałem takie przeświadczenie. Hmm, więc Niczego najpierw był alkohol tak zwane... najpierw, najpierw był alkohol w takim sensie, że nie że piłem codziennie ale jako młody już lubiłem się napić okay. to też mnie to odstresowywało młody, Czułem... czyli ile miałeś W ja pierwszy raz się upiłem, miałem 15 lat okay. e... ale jak znalazłem, odkryłem marihuanę e... to zobaczyłem, że jednak nie mam kaca <laughs> okay. kurcze, nie mam kaca ale fajnie Dobrze się czuję, mam fazę przez 2, dwie, 3, dwie, dwie, trzy godziny. Coś zjem, wyśpię się, jest elegancko. Mogę normalnie iść, nikt ode mnie nic nie czuję. I była marihuana, tak. Było prosto. Koledzy też palili, był dostęp. Nie było z tym problemu. I to byli koledzy z podwórka, czy też tak. z klubu? Z podwórka. Z podwórka. Okay. Z podwórka. Ja, ja pamiętam w wieku 16 lat. Yy, trenowałem z pierwszym zespołem Śląska Wrocław. Za trenera łazarka. Byłem ówczesnym zawodnikiem parasola Wrocław. Okay. I trenowałem z nimi przez dwa tygodnie. Trener powiedział, ostry, chciałbym, żebyś był w drużynie, żebyś z nami trenował, żebyś się ogrywał. Tutaj może też w młodszych grupach, ale trenował z pierwszym zespołem. Ja natomiast powiedziałem trenerze, jak ja będę dalej tak trenować intensywnie, bo to były treningi po, po dwa razy dziennie, często. To ja nie zda matury, ja chcę zdać maturę. Natomiast matura była przykrywką. Ja chciałem po prostu z kolegami sobie siedzieć w parku i, i zapalić. Mhm. I to było pierwsze, kiedy powiedziałem nie. Że, że nie chcę. No i dopiero Że nie chcesz grać z pierwszym zespołem? Że nie że... chcę. Że wolę, że, wolę, że wolę palić, tak? Ale okay. dlaczego mówię pierwszy raz? Bo później w swojej karierze też miałem powołania na reprezentację Polski też uważałem, że reprezentant Polski powinien mieć to, 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 to i to, a ja umiem tylko to i to. Dla mnie nie było etapu nauki. Albo to mam, albo tego nie mam. To mnie kolano boli i nie pojechałem. Były okay. jeszcze takie dwa momenty. A jak faktycznie zostałem powołanie, kiedy już chciałem jechać, to złapałem faktycznie kontuzję. Okay. I, i tak, tak, tak się wydarzyło. Dlatego mówię, że to było pierwsze wtedy, kiedy powiedziałem nie dla, dla kariery. Więc wolałem z chłopakami siedzieć, z kumplami i palić. To był naprawdę ważny dla mnie etap, nie, nie etap, tylko część mojego życia, moi znajomi, kumple. Mm -hmm. Ja lubiłem z nimi wiele rzeczy robić. Nie, nie, nie tylko palić, ale my motoryzacją się interesowaliśmy. Sami robiliśmy Mm. Przy komputerach. Robiliśmy wszystko, co, co. Tak jak kiedyś po prostu w domu. Trzeba było antenę naprawić, na, naprawiło się antenę. To wszyscy szli chłopcy, myśleliśmy, co zrobić i tak dalej. Okay. To mnie rozluźniało. Ja lubiłem, ja lubiłem pokręcić przy samochodzie. To mnie rozluźniało. I jak mi tego brakowało, jak wyjechałem na przykład do Lubina w wieku 20 lat, to zacząłem się dusić. Okay. A musiałem to mieć. Strasznie tęskniłem za tym. Ale teraz zastanawiam się, czy te, te używki w Twoim życiu, e, młodego piłkarza, który ma szansę trenować z pierwszym zespołem Śląska Wrocław, największego klubu w okolicy, e, czy te pobudki do sięgnięcia po używki były właśnie takie, żeby dać sobie wymówkę, e, że jeszcze nie jestem gotowy, bo stres był tak wysoki? Czy to były takie pobudki bardziej społeczne, że chcę też być częścią gangu, tak? Mojej ekipy. Ja jeszcze wtedy w tym wieku nie odczuwałem tego stresu. Jeszcze nie, do mnie nie dochodziło, 16 lat, dla mnie wtedy gówniarz jeszcze. Do mnie nie dochodziło to, że ja gdzieś poszedłem do pierwszego zespołu do, do Śląska, pewnie to było mówienie, ale ja tego nie czułem. Okay. Naprawdę, ja się wtedy jeszcze nie stresowałem, aż tak jak później, kiedy dopiero do mnie doszło to... Że jest dla mnie jakoś zagrażające przez to, okay. że, że kurczę, może spowodować u mnie pewne złe samopoczucie. Natomiast bardziej to, że dla mnie ten świat, który istniał, wiem, wiem to dzisiaj, że świat dla mnie, który wtedy istniał, to było coś trudnego i bolącego. A narkotyki dawały czy alkohol to, że ja o tym nie myślałem. Po prostu ja byłem w innym świecie. A ten świat, który był dla ciebie bolesny, był światem piłkarskim czy nie, bardziej nie. w sferze bardziej, osobistej? bardziej w sferze osobistej, to jak ja się czułem z sobą? Okej. Okay. Jak ja się czułem z sobą? Jakie miałem w związku z tym problemy, e, problemy społeczne dla mnie? Nie, że żebym był jakoś karany czy coś, względem tego samego nawet bycia w towarzystwie, wchodzenia w nowe grupy. Mm, Otwartości na innych ludzi, braku nienawiści do innych ludzi ze względu na to, że chciałem tak jak mieć jak ci, którzy byli bardziej wyluzowani, a ja tak nie potrafiłem i lepiej było ich nienawidzić, niż próbować się zmienić. Okay. A jak zapaliłem, to to wszystko znikało. Aha. Czułem się po prostu swobodnie. Aha. Ale jednocześnie chciałeś grać w piłkę, kochając? I grałem to. w piłkę. Okay. Grałem w piłkę, ale wiedziałem, że jak będę grać w Śląsku, wysoko, no to kurczę, już kolegów tak nie będę długo. I nie będę miał takiej możliwości palenia. Aha. To jak dalej I się. Jak to się dalej potoczyło w takim razie? Dalej się potoczyło tak, że funkcjonowałem w winiorskiej piłce. I pewnego dnia, 25 maja 2000 roku, obudziłem się rano z myślą, że muszę skombinować pieniądze, żeby sobie kupić kule, jak to wtedy nazywaliśmy. Może teraz też się tak mówi, nie wiem, żeby zapalić. A mówię, kurczę, ale mi się nie chce. Mówię, ale fajnie, nie chce mi się palić. Dobra, w takim razie do 40 roku życia nie palę. Idę do szkoły, szkoledzy w szkole mówią, dawaj, idziemy zapalić. Mówię, nie, nie, nie palę. A o, pewnie znowu spalony przyszedłeś. się ja mówię, nie, nic, nie paliłem. Oni, tak, tak, tak. No zaraz były wakacje, do wakacji oczywiście nic nie paliłem. Minęły wakacje, wracają, ty ile wypaliliście? Ja mówię, nic. Mówię, jak nic nie wypaliłeś? No nic. Mówię, no co ty? Naprawdę. No, i oczywiście towarzystwo, ze względu na to, że przestałem palić, to towarzystwo się też zmieniło. Zawsze tak jest. Aha. I nie palę do dzisiaj. I nigdy, znaczy nigdy. Wiem, wiem dlaczego tak się stało, ale wtedy nie wiedziałem, nawet się nie zastanawiałem, o tym. było fajnie. Miałem nawet sny, kiedy mi się śniło, że naprawdę zapaliłem. Budziłem się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, wiedząc, że to sen jest, że nie złamałem swojej przysięgi. <grym> ja jestem tak skonstruowany, że jak ja sobie coś powiem, to ja muszę to zrobić. To co się wydarzyło 25 maja 2000 roku. Albo wydarzyło się rok wcześniej. W twojej głowie albo. Rok wcześniej się wydarzyło. Koleżanka której tak nie lubiłem. Nie wiem czemu powiedziałem i tak po prostu jej nie lubiłem. Kiedyś podeszła do mnie widziała jak my gramy sobie na łąkach tam u nas na łąkach były bramki tam meczyki graliśmy sobie. I ona kiedyś do mnie podeszła i mówi Krzysiek a to mi nie jest szkoda piłki. Mówi, Dlaczego. No, bo ty, jak zacząłeś palić, to gorzej grasz w piłkę. A mówię, co ty tam. Trzy kropki. No i to był ten moment. Ona mi zasiała takie ziarenko, które zaczęło mnie kiełkować, że wiedziałem, że jeżeli ja będę dalej palić, to ja nie będę grać w piłkę. Okay. I miłość do piłki wygrała z nałogiem. To zdarzyło się tak, jest, jest pewien procent, y Ludzi, którzy po prostu tak z dnia na dzień wychodzą, dlatego, że coś podświadomie dla nich jest ważniejsze niż to, co powoduje, że przestaje cierpieć. Wolę cierpieć, ale mieć to. Aha. I tak było w moim przypadku. Okay. W ten sposób. Ta, taki mechanizm. Więc nawet ludzie, których nie lubimy, czasami potrafią coś powiedzieć, coś wnieść <grym> do naszego życia, co diametralnie zmienia nasze życie. I od 25 maja 2020 roku? Postawiłeś na piłkę. Tak jest. Mhm. I miałeś wtedy 18, 19 18 lat. lat. Czyli od tego momentu, kiedy ty powiedziałeś, chcę grać w piłkę. To mi nie pomoże. Do debiutu w Ekstraklasie minęło 8 lat. 8 lat. Czy bez tego myślisz, żebyś wcześniej zadebutował? Bez czego? Bez marihuany? Mhm. Nie, nie sądzę. Okay. Marihuana pozwalała mi iść też przez życie po prostu mniej stresując się, bardziej ci akceptując. Natomiast to, jak ja byłem, to się nie zmieniło. Okay. To, tylko, to tylko przykrywało to, co, co sam w środku jest. I ludzie dlatego biorą psychoaktywne środki, żeby zmienić ten świat, który nas boli, który ich boli. Bo chcą go, chcą żyć gdzie indziej. Okay. To są fantastyczni ludzie. Zazwyczaj są ludzie mm, bardzo empatyczni i. Yy, Ludzie, którzy dają serce na dłoni. Wiem z doświadczenia, właśnie z czasu, kiedy byłem współwłaścicielem kliniki leczenia uzależnienia, co ludzie przychodzili mhm. do kliniki. To byli fantastyczni ludzie. Naprawdę. I to co do jednej osoby. Mhm. No dobra, a powiedz mi, bo decyzja o za zakończeniu czy zawieszeniu no, jakiegoś nałogu czy to są substancje psychoaktywne czy to są zachowania destrukcyjne mm -hmm. względem samego siebie to jest dopiero pierwszy krok to jeszcze tak. nie jest koniec tak. drogi mm -hmm. podjąłeś jakieś dalsze działania czy już jeszcze jako właśnie nastolatek czy już jako dorosły facet żeby jakby ten, ten rozdział definitywnie zakończyć ja go wtedy zakończyłem, ja tego 25 maja go zakończyłem, wiedząc, że jak ja sobie powiem, że, do, że nie palę, bo inaczej nie będę grać w piłkę, powiedziałem, że nie będę grać w piłkę. I dlatego do 40 roku życia był ultimatum, bo wiem, że mogę do 40 roku życia jakoś grać w piłkę. Tak się tego złapałem, po prostu. To sorry, użyłem złego słowa, to nie chodziło o koniec jako taki, tylko o... Rozpoczęcie jakiegoś procesu głębszego leczenia, tak? Czy... Nie myślałem o tym, a nawet nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić. Dla okay. mnie po prostu było. O, już jestem, już jest okej. Okay. Jak jest... ja paliłem marihuanę, ja nie czułem, że jestem uzależniony. Okej. Okay. Ktoś mówił: Kurde, tej marihuany tyle palicie? Tego zioła? Co? No, wcale nie. Ja nie miałem świadomości, że ja tego dużo palę. Okej. Okay. Trzy razy dziennie co to jest? <laughs> to kiedy przyszedł taki moment, że ty pomyślałeś o siebie jako że pomyślałeś o sobie jako o osobie uzależnione od tej substancji. Mhm. To na, na swojej pierwszej terapii tak naprawdę. Ok. I to było, w jakim byłeś wieku wtedy? 20 yy, parę latach. Ok. Mhm. Czyli jednak był moment, kiedy stwierdziłeś, że nie tyle trzeba to zakończyć, bo to zostało zakończone, ale trzeba poukładać te klocki, które są że tak powiem, za kulisami. Ja wiedziałem, że ja nie będę grać w piłkę na najwyższym poziomie, jeżeli ja sobie nie poradzę, ja, ja się zakatuję sam z sobą. Ja byłem do tego stanu ze, stanu zestresowany. Dla mnie to jest przerażające, jak, jak dzisiaj o tym mówię, że ja nawet dwa dni przed, przed, meczem, ja nie czułem smaku jedzenia. Ja czułem, jakbym papier jadł. Hmm. Tak narastał ten stres, że ja modliłem się, żeby nie grać. Pierwszy 11, żeby siedzieć na ławce. Jeżeli siedziałem na ławce, to ten stres przenosił się później na, na meczu, żebym tylko nie wszedł. Mm -hmm. A jeżeli grałem w pierwszej 11, ten stres nagle mijał, bo wiedziałem, że już się to wydarzy, więc muszę się na to przygotować. Okay. Więc ten czas wyczekiwania był najgorszy. Ale jeżeli nawet w, w pierwszej 11 nie grałem i stresowałem się ten stres tak strasznie narastał, że jak się kończył mecz, mówię za tydzień dam radę. Za tydzień już nie będę się tak stresować. Tak z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień, aż w końcu powiedziałem, no tak sobie uświadomiłem, no nie dam rady. I takim momentem przełomowym było to, że trener Ryszard Tarasiewicz zaprosił do nas na spotkanie właśnie Irka Trubkiewicza, psychologa, który zrobił, już nie pamiętam jaki to był test, ja w tym teście to oczywiście naturalnie odpowiadałem, to, to ja miałem tam najwyższy wynik pewnie. No i sam Jarek do mnie się zgłosił, bo trener nie chciał współpracy z, z psychologiem w tym okresie w zespole e, zapytał się, czy, byśmy, czy chciałbym popracować. był okej, okay, fajnie. I, I to był ten moment, kiedy ja zacząłem nabywać świadomości dużo Aha. tego jak, dlaczego, skąd to się bierze, jak, i później terapia. Okej. Okay. Czyli takie znowu dwa tory, tak? Z jednej strony. Mamy człowieka, tak, który idzie na terapię, i z drugiej strony mamy zawodnika, który idzie do psychologa sportowego, tak. bo chce dobrze wypaść na boisku tak. i chce dobrze wykonać swoje zadania. Zgadza się. Nie? Dlatego wydaje mi się też, że e, oczywiście nie dla wszystkich, ale to, to powinno iść dwutorowo. Jeżeli widzę, że jest jakiś głębszy problem, to, to nie psycholog sportowy. Mhm. To już powinno równolegle iść jakaś terapia inna z, z terapeutą, prawda? I wtedy naprawdę można się super rozwinąć. Wtedy nie, nie tyle wiem, jak, w którą stronę, dlaczego, jak mam się poruszać w tym sporcie, w tych aspektach, jak planować, na co zwracać uwagę, co jeszcze dołożyć, ale również ten aspekt prywatności tego, tego kim ja jestem, czego chcę, dlaczego akurat tak funkcjonuje i z kim albo jak, z czym muszę sobie poradzić. Żebym tu mógł dawać siebie maksa. Nie? Mhm. Bo jednak ten stres, to jak przeżywamy, przecież mnóstwo energii zużywamy. Mnóstwo. Ja, ja na treningach no zawsze byłem koniem. Byłem szybki, byłem wytrzymały, byłem silny. A w meczu wychodziłem, ja nie miałem siły. Dlaczego? Bo mnie myśli, tak wykańczały ten stres, że ja już miałem połowę pary. Mhm. No i teraz, jak wracamy do tego. Yy... Do tego tematu znowu, trochę jak bumerak wraca, nie? radzenie sobie z tym stresem i napięciem w ciele, mhm. z którym no, mierzą się nie tylko sportowcy, ale też zwykli ludzie na co dzień. Tak. I zastanawiam się, czy, czy po tych procesach pracy właśnie z psychologami i psychoterapeutami, ty znalazłeś jakiś punkt zaczepienia, jakiś pomysł na to, co można zrobić w Twoim przypadku. Tak, zaakceptować siebie, zaakceptować siebie po prostu, zaakceptować siebie takim jakim jestem, że to mam prawo do popełnienia błędów i to nie będzie, nie będzie, nie będzie mówiło o tym czy ja jestem dobry czy zły, czy ja zasługuję na miłość, czy nie zasługuję na miłość, mhm. czy ktoś o mnie dobrze powie, czy źle, nie, wystarczy, że jestem kim jestem, nie robiąc nikomu krzywdy. Próbując, zawsze będzie się błędy popełniać. Pełna akceptacja. Zawsze wszystkim powtarzam, czego dziecko potrzebuje. Dziecko, rodząc się, przychodzi na świat uśmiechnięte, szczęśliwe. Czego dziecko potrzebuje? Tylko miłości i akceptacji. Te dwie rzeczy. Nie potrzebuje kasy, <laughs> nie potrzebuje wakacji, wyjazdów. Oczywiście fajnie wyjechać, każdy chce odpocząć, ale potrzebuje miłości i akceptacji. Jeżeli to wszystko jest w odpowiednich dawkach, bo różne są sytuacje w życiu i yy, nie zawsze ta dzisiaj ta wiedza psychologiczna też w społeczeństwie nie jest wystarczająca. Kiedyś to już w ogóle mhm. zdarzają się sytuacje losowe, gdzie jest ciężko w domu z różnych przyczyn i rodzice też reagują tak, jak mogą reagować, ale też wpływa w pewien sposób na dzieci, prawda? Yy, więc akceptacja w moim przekonaniu, ja się zacząłem akceptować takim, jakim jestem. Ja nie musiałem umieć tego, 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 być najlepszy w tym, w tym, w tym. Po prostu być. Mhm. Okej. Okay. A te, te refleksje, którymi teraz siedzieli, zbiegły się też z tym momentem debiutu w ekstraklasie? Czy tutaj źle to kalkuluję? Wtedy, y wtedy jeszcze nie czułem takiej akceptacji wobec siebie, ale bardziej tego, że ja potrafię swoimi myślami spowodować to, że będę innym człowiekiem. Aha. I faktycznie to z dawką tej wiedzy trochę psychologicznej na terapiach dało mi tak, takiego kopa. Ale to dalej, to da, dalej jest za mało. No, terapia ogólnie jest procesem wieloletnim. Jeżeli ja 20 kilka lat funkcjonuję w pewien sposób, nie da się to w rok, dwa, odwrócić. Może są takie osoby. Aha. Pewnie statystyka mówi, że są. Ale w większości są to wieloletnie, wieloletnia droga. Wieloletnia droga, która nie jest usłana różami, ale właśnie ta akceptacja tego, że mogę się mylić. Na początku wmawianie sobie tak naprawdę tego, że akceptuję akceptuję po czasie dopiero czucie faktycznie, że ja nie muszę, ja mogę. Mhm. I właśnie chyba taki okres dopiero ja na, na ten wywiad nawet y, czasami wracam sobie, jak wracałem do Śląska Wrocław po Widzewie, kiedy zawiesiłem buty na kołku, pół roku nie grałem. Poczułem straszne pragnienie, że chcę wrócić grać. Trenowałem sam dwa razy dziennie, prowadząc klinikę leczenia uzależnień, będąc tam na, na nockach. Rano albo biegałem, albo pływałem, jechałem do kliniki, y, tam mieliśmy salkę do ćwiczeń też. Od 19.00 mój dyżur się zaczynał od 19.30 na 18.00 byłem, ćwiczyłem dzień w dzień przez dwa miesiące. W ten sposób dając sobie spokój tylko z niedzielami. Hmm. Dieta, dobre żywienie, nie dieta. E, <laughs> tak. Przyszedłem, dostałem szansę w Śląsku Wrocław dwa tygodnie e, w styczniu. O, to też fartem strasznym. Myślałem, że jestem przygotowany. Kurczę, jednak Samemu nie da się tak przygotować jak, jak w zespole. Mimo tego przekonałem do siebie trenera. Nie było łatwo i, i, i wróciłem. Ale dla, dlaczego o tym mówię, właśnie mi wypadło z głowy. A o tej akceptacji w wywiadzie. No. I wtedy wracając po, po sparingu, był taki wywiad, gdzie pytali mi się, jak tam powrót. Ja właśnie mówiłem, że. Mogę zrobić to, co mogę. Czy pan zostanie w środku, czy się uda? Mówię, nie wiem. Ja mogę zrobić tylko to, co mogę. Ja miałem wtedy takie głębokie, pełne przekonanie, że ja mogę zrobić tylko, co mogę. A czułem też równocześnie, że mi się uda. Aha. I to był ten moment, kiedy poczułeś to, że to tak, jest akceptacja. Tak, tak. Samego tak, siebie, tak jest. takiego. Tak jest. Jakim jesteś. Tak jest. Aha. Nie mówię, że to później silanka była, bo były lepsze, gorsze czasy, ale to uczucie już mnie nie zostawia. Ja Aha. wiem po prostu. Mhm. Okej. Okay. Wspominałeś kilka razy o tej klinice uzależnień. Aha. To było gdzieś tu w okolicy? Pod Wrocławiem. Pod Wrocławem. Jaka tam była Twoja rola? Ja administracyjnie za administrację odpowiadałem. Natomiast też wiele, wiele godzin rozmawiałem z pacjentami. Nie jako terapeuta, ale właśnie wtedy, kiedy miałem te dyżury nocne, kiedy oni też się dowiadywali, że ja też miałem problemy, to od razu się otwierali. Aha. Przegadaliśmy wiele, wiele godzin, więc wiele sobie też, ja sobie wiele też przez te rozmowy pomogłem. Oni tym bardziej, więc taką rolę pełniłem. Też bywałem na, jako, za, 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 za zgodą oczywiście pacjentów, bywałem na, na, na spotkaniach z terapeutem, na. Z terapeutą, żeby zobaczyć, jak to się odbywa, jak wygląda, więc rozmawialiśmy. Ja też czasami coś powiedziałem, jeżeli oni chcieli. Więc taka była moja rola. Okej. Okay. Pojawiali się tam jacyś sportowcy, obecni byli? Nie, żadnego sportowca nie było, natomiast były zapytania. Nikt finalnie nie, nie trafił, nie dojechał, ale oczywiście były i to jak gdyby z drugiej ręki albo osoba zainteresowana też dzwoniła, pytała się. Mhm. Ostatnio jestem świeżo po takiej projekcji filmu pod tytułem "Zabawa, zabawa" mhm. na Netflixie dostępny. Zupełnie niezwiązane z naszą branżą sportową, czy tym bardziej piłkarską, jest to o trzech kobietach alkoholiczkach i tam właśnie też mi się teraz przypomniał taki motyw, ile razy właśnie deklarują się, że chcą tej pomocy, ile razy idą do takiego miejsca, gdzie ta pomoc jest dostępna. I w ostatnim momencie, właśnie zawracają, i jednak do tej, po tą pomoc, ostatecznie nie sięgają. No, jest to trudne, jest to straż. Jest to lęk przed porzuceniem tego, co, na, co daje nam ukojenie, i skonfrontowanie z tym, co nas boli. To jest ten, ten strach, który, który to blokuje wszystko. Aha. Bo jednak musimy całe swoje życie zmienić. I przyznanie się do tego, że, że mam problem ja i że tak. jestem zależny od jakiejś substancji zachowania albo czegoś jeszcze. I nie tyle przed samym sobą, bo oni się przed samym sobą przyznają, ale przy jasyście innych. Mhm. Żeby ktoś zobaczył. Ludzie, ja byłem tego świadkami. Ludzie rozklejali się, płakali, patrzyli w podłogę, wstyd im było. Mimo tego, że wiedzieli, że wszyscy dookoła również są uzależnieni. Mhm. Po prostu sobie z tym Radzili, ale strasznie, strasznie ich to bolało. To był, I to były przełomowe momenty, kiedy oni faktycznie wyrzucali to z siebie. Dlatego czasami no wiesz, śmieją tak, jestem alkoholikiem, piję, już y, y, nie piję dwa lata. Ale to jest powód do dumy, bo to nie tyle, że ja nie piję dwa lata. Ja, ja dwa lata temu przyznałem się do tego, że, że ja mam ciężko i mm. może mi być siebie samemu żal, siebie. I przyznaje, że faktycznie potrzebuje pomocy, potrzebuje tej miłości, bo często przy uzależnieniu nie ma tej miłości. My nie dostajemy z zewnątrz miłości, przez to my sami nie jesteśmy kochani. Bo jeżeli ktoś nas nie kocha, to znaczy w pewnym, momencie, w pewnym sensie, że ja ja nie jestem kochany, więc nie zasługuję na miłość. Mhm. No i, i tutaj właśnie jest taki, taki, taki przyłomowy moment, że no, to wywraca życie do góry nogami kompletnie. Dobrą stronę. Właśnie stawia, może, w powrotem na nogi. Stawia, stawia, z głowy na nogi dokładnie. Bo życie wcześniej było odwrócone do góry nogami. I zostańmy jeszcze chwilę przy temacie uzależnień w kontekście jakby zagrożeń współczesności, bo mam takie wrażenie, że każde pokolenie mierzy się z trochę innymi rodzajami uzależnień. Tak? Mm -hmm. Jeśli chodzi o substancje psychoaktywne, to myślę, że młodzież raczej nie idzie w heroinę jak w latach 70., tylko bardziej w jakieś chemiczne substancje w postaci dopalaczy. Tak? Tak jest. E, oczywiście cały czas wszechobecna i nielegalna od osiemnastego roku życia jest nikotyna i alkohol. Tak? E, no i to, co mnie osobiście najbardziej. Frapuje, to, to są uzależnienia od ekranów. Mm -hmm. e, wszelkiego rodzaju gry, aplikacje, media społecznościowe, pornografia, tego typu rzeczy są dostępne na każdym smartfonie czy tablecie, komputerze. Znałem się, jak z twojej perspektywy wyglądają współczesne zagrożenia, jeśli chodzi o potencjalne uzależnienia młodych sportowców, a w szczególności mm -hmm. piłkarzy? No, jest szereg badań prowadzonych, może, może znasz ten temat, że no, patrzenie w komórkę no, nie pomaga, wręcz przeszkadza. No, nawet to przyrównam do palenia marihuany, jeżeli chodzi o te aspekty poznawcze, koncentrację i tak dalej. Nie mówiąc już o wzroku. Ale też są badania mówiące, że dzieci do, do 9 roku życia, kiedy jeszcze tak emocjonalnie się, emocjonalnie się dość mocno rozwijają. To użycie kciuka, używanie kciuka, często używanie kciuka, który w mózgu ma, ma te same rejony odpowiedzialne za ruch kciuka, położone blisko właśnie układu limbicznego, czyli odpowiadające za emocje, powoduje, że te emocje mogą być później nieadekwatnie odbierane, zaburzone. Mogą inaczej inaczej, inaczej, inaczej funkcjonować całkowicie. Natomiast no. no Patrząc tylko na aspekty właśnie zdrowotne oczy pomijając te aspekty no, patrzenie się w komórkę to przede wszystkim ja widzę zagrożenia w tych portalach społecznościowych gdzie każdy wygląda pięknie fantastycznie. Tam nikt się niczym złym praktycznie nie dzieli. Są oczywiście osoby które robią ale kto ich czyta. To wygląda taka sielanka ale u nas nie ma takiej sielanki więc ja chcę do tego dążyć dążyć i my tak naprawdę napędzamy się Sztucznością. Zawsze też tak mówiłem, jak modelka widzi siebie na okładce, to na sama zazdrości by chciała tak wyglądać, bo jest tak zretuszowana. I, I każdy dąży do tego ideału, a tego ideału nie ma. I to jest takie nakręcanie, właśnie w sporcie, też ten ideał piłkarza, zawodnika, że on musi być taki, 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 siaki, inny, i musi cały czas być the best. Ja widzę w tym największe zagrożenie, że będziemy jeszcze bardziej zestresowani. No, ale musi Przez być też to. cały czas aktywny przede wszystkim w ich social mediach tak bo... i anonimowość dla mnie anonimowość w internecie to jest coś co jest po prostu przerażające to po powinno być wszystko transparentne dla mnie więc dużo hejtu by z tego internetu zniknęło bo jednak by było wiadomo kto to mówi. Mhm. Można było do tej osoby bez problemu dotrzeć. To tak byśmy się spotykali w towarzystwie nie jest już tak łatwo komuś coś w oczy prosto powiedzieć jednak napisać sobie pod nikiem jest bardzo proste. Mhm. A gdyby gdy było to wszystko transparentne, mieli wszyscy, wiadomo, że ten wchodzi, to wiadomo, że ten był na tej stronie, na tej. Wiadomo, jaka tożsamość ile lat nie wejdzie tutaj. Wszystko można sprawdzić. Wiadomo, jest to jakaś inwigilacja, pewnie, ale co jest lepsze w tym <grym> wypadku? No to są wiesz, pytania, które nie mają jednoznacznej odpowiedzi. Nie mają i nie będą. Natomiast ktoś może kiedyś zrobi jakiś krok i nikt nie będzie miał nic do powiedzenia, bo przejdzie taka ustawa, a nie inna i koniec. I trzeba będzie maseczki nosić też na, na internecie? Okej. Okay. Powiedz mi. Yy, yy, gdybyś dowiedział się, że w jakiejś grupie młodzieżowej twojej akademii jest osoba, która ma potencjalne problemy z uzależnieniem mm. od substancji albo od zachowania jakiegoś destrukcyjnego. Yy, jakie byłyby twoje pierwsze kroki? Na pewno bym mu nie zakazał tego, bo to jest najgorsze, co może być. Więc, jak ktoś się dusi i mu jeszcze odbierać tlen, absolutnie. Więc, akceptacja tej sytuacji przede wszystkim. To, że, że to nie jest dla mnie nic strasznego, że ja rozumiem to, co się dzieje. I dotarcie do, do zawodnika w ten sposób, żeby on mógł się otworzyć, żeby poczuł bezpieczeństwo. Żeby czuł się swobodnie, nie czuł się oceniany, nie czuł, że z mojej perspektywy to wygląda, że coś złego robi i że tak być nie powinno. Czyli zrozumienie. Wtedy mhm. ludzie się otwierają. Wtedy ludzie się otwierają, potrafią się uzewnętrznić i wtedy można dotrzeć do tego, w czym jest problem. A zazwyczaj reaguje się całkiem inaczej. Kary. Mhm. Zakaz na to, jak ty możesz, koniec, nie wolno. Ok. To, to nie znaczy, że ja się godzę na to, żeby ktoś pił. Ale jednak, jeżeli ktoś funkcjonuje w ten sposób i dzięki temu wstaje rano i potrafi przyjść na trening, to jest dość kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że taka droga jest najlepsza. Docierałbyś jednym słowem do yy, przyczyn, a nie tylko karcił za objawy. No... Właśnie to wszyscy robią, i dlatego te osoby, które potrzebują pomocy, nie, nie, jej nie uzyskują, bo one się zrażają. Uzależnienie jest wołaniem o pomoc. Nie mym wołaniem o pomoc. I tylko umiejętne podejście do takiej osoby powoduje, że ona potrafi tą pomoc wziąć, chwycić jej. Mhm. A zazwyczaj są odstraszani, jeszcze bardziej wpychani w te uzależnienie. Jest brak zrozumienia. Zrozumienie jest bardzo ważne. Mhm, tak sobie myślę, że takimi. Pierwszymi osobami, właśnie, które mogą stanowić, no ja czasami mówię taki psychiczny SOS. To są właśnie psychologowie sportowi, którzy pracują w akademiach, i ja zawsze uwrażliwiam wszystkie, oso wszystkie osoby z akademii, że jeżeli coś jest podejrzewane, to proszę żeby mi to zgłosili, ja będę wiedzieć, gdzie to dalej puścić. Mhm. Czy rekomendacja do poradni psychologicznej, pedagogicznej, czy poradnia leczenia uzależnień. Są też telefony zaufania przecież dla, mhm. dla osób, które podejrzewają siebie uzależnienie albo są uzależnione i te telefony zaufania z tego, co się orientuje, są różne dla różnych problemów. Mhm. Oczywiście w Polsce gdzieś ten problem alkoholowy jest e, 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 chyba n, nie wiem czy najpowszechniejszy, ale na, na, na najbardziej z, zarysowany tak jest. i zdefiniowany, zdefiniowany w Czyli ze spor z uzależnienia w sport tak zazwyczaj. No, tak to działa i faktycznie no. tak, to, tak to wygląda. Natomiast faktycznie jeżeli miałeś na myśli te kroki to absolutnie tak. E, jako psycholog sportowy nie jesteśmy w stanie takiej terapii przeprowadzić absolutnie. No Ale... nie, nawet nawet nie, nie możemy w ramach Akademii prowadzić tego typu działań, czy tak samo jak jako psycholog zatrudniony przy, przy szkole mhm. z Mistrzostwa sportowego, ja mam obowiązek przekierować sprawę dalej absolutnie. i dać szansę tej młodej osobie na zdiagnozowanie. Właśnie, problemu, bo psycholog może, żeby też słuchacze leczenie. wiedzieli, psycholog może zdiagnozować, terapeuta może leczyć, prawda? Mhm. Więc to są dwa różne aspekty, więc nie wystarczy tylko skończyć studiów psychologicznych, ale trzeba też zrobić pewne kroki, żeby skończyć jakąś <grych> szkołę psychoterapeutyczną. Tak jest. I dużo ludzi tego nie wie i to są dwa różne dwie różne rzeczy. Aha. W każdym razie, no tutaj y, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo, y, bo y, rolą psychologa sportowego, co najwyżej, może być właśnie pierwszy kontakt z odpowiednią instytucją. Tak. To nie jest, nie powiem, że to nie jest nasza broszka, bo to jest trochę nasza broszka, ale to nie jest nasza działka. W, 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 da, w dalszym zajmowaniu się tym problemem. Może też być tak, i myślę, że to jest idealne rozwiązanie, jak w Twoim przypadku, że masz dwie ścieżki tak. i pracujesz z y, y, terapeutą, jeśli jest tutaj jakiś mhm. problem związany z uzależnieniem, i pracujesz z psychologiem tak. sportowym, gdzie no, y, celem jest. Optymalizacja funkcjonowania na boisku. Zgadza się. I praca z psychologiem, samym sportowym, w momencie takim, jakim ja byłem, bo, bo to, to, to jest wszystko indywidualne, nigdy by mi nie dała tyle, co prowadzenie również terapii równolegle. Ja bym nigdy nie wyciągnął z tego tyle, ile wyciągnąłem, jeżeli bym nie prowadził tej terapii. Więc niektórzy zawodnicy, szczególnie ci, którzy mieli takie epizody z, z substancjami, czy z alkoholem, czy z jakimiś psychoaktywnymi substancjami, yy, Powinni się nad tym też zastanowić. Bo to nie wystarczy. Często gęsto myślą zawodnicy, też pewnie masz takie doświadczenie, że przychodzą myślą, że usłyszą jedno słowo i im się zmieni życie, będą nagle grać super. Mm -hmm. Tak nie jest. To jest obarczone dużą i ciężką <grych> pracą. Mm -hmm. Więc i tak samo jest w terapii. Też jest duża, ciężka praca. I jeżeli tutaj sobie poukładam, to w sporcie będzie zdecydowanie lepiej, i będę mógł faktycznie na maksa wykorzystać tą pracę z psychologiem sportowym. Mm -hmm. Okej. Okay. Krzysiu, powiedz, jakie masz dalsze kroki, jeśli chodzi o Twoje działania w piłce. Mm -hmm. I nie tylko. W piłce? A może jeszcze wrócę sobie coś pograć? Tak? Amatorsko? nie. <laughs> Im dalej w las, tym bardziej się chce. Zobaczymy. W piłce chcę, chcę zainstalować jako psycholog, tylko jeszcze. Do końca nie zdefiniowałem tego, czy, czy chcę pracować jako, typowo jako psycholog sportowy, czy, czy chcę również skończyć szkołę psychoterapeutyczną, właśnie zostać terapeutą, ale również pracować ze sportowcami. No, piłka mi się śni do dzisiaj, raz w tygodniu, co najmniej. Że gram mecze, więc ona ze mną zostanie do końca życia. I w tej roli się będę sprawdzać. Bardzo sprawia przyjemność praca, praca w akademii, praca z młodymi zawodnikami w takiej formule, jak jestem, czyli z różnymi grupami w danym dniu. W trening w techniki indywidualnej. Super. Bardzo fajna sprawa. Nigdy bym nie chciał przejąć zespołu, to na pewno. Ale taka praca mi też pozwala, tak ze strony psychologicznej, trochę obserwować tych chłopców, widzieć co w różnych grupach się dzieje, też z trenerami na boku postać, porozmawiać, podyskutować. Oni się też często o coś zapytają. Ja też coś potrafię określić. Dzielimy się swoimi, swoimi informacjami, doświadczeniami. Dzięki temu to też się przekłada na obraz zawodników, bo tak jak wcześniej mówiłem, to, że on dzisiaj. Przykładowo od miesiąca nie wygląda, jak to się mówi w żargonie, piłkarskim, to nie znaczy, że mu się nie chce. O, dużo, dużo jest aspektów. I czasami wychodzi, że mama chora na raka, na przykład. Mhm. I to powinno być również obowiązkiem akademii, obowiązkiem klubu i obowiązkiem przede wszystkim psychologa, żeby on mógł się kontaktować z rodzicami, z zawodnikami. Wiedząc, co się dzieje w tym temacie, był takim łącznikiem. Rodzice klub, klub dziecko, dziecko rodzic. Mhm. Że miał pełen obraz tego wszystkiego. No to trener nie musi tego wiedzieć, nie musi dzwonić do, 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 do rodziców. Rodzice też nie muszą tego powiedzieć, bo to są też ciężkie tematy. Natomiast my jesteśmy osobami, z którymi można, można porozmawiać, można się zwierzyć bez obawy, bo. Też tutaj jest wszystko tą klauzulę Oczywiście każdy, każdy postępuje indywidualnie, ale jeszcze się nie spotkałem z żadnym psychologiem, który by tę klauzulę e, e, poufności łamał, prawda? Hmm. jest tutaj bez obawy e, wszyscy i zachęcam do tego, żeby mówić rzeczy, jakie byście nie powiedzieli nikomu innemu, bo, bo to nigdzie indziej nie wychodzi po prostu. Mm -hmm. Nawet trenerowi. Czasami. Nawet trenerowi, tak jest. Nie? Ten psycholog w sztabie też po to jest, żeby. Żeby takie rzeczy rozważać. I często jest też tak, ja wiem to z doświadczenia, mówię ze swojego doświadczenia w drużynie, że nie chcą mówić psychologowi, bo psycholog powie trenerowi. Mhm. Czujka. Oczywiście, psycholog, Czpiek. słuchajcie, psycholog zadba o zawodnika, ale nie mówiąc konkretnie, że ten mi przyszedł, to powiedział. On zrobi tak, że zadba o niego. Po prostu w inny sposób, nie ujawniając tożsamości ani tego, że trener mógłby skojarzyć pewną sytuację, prawda? To jest nasza rola żeby tak to ubrać mhm. żeby trener też wiedział że inaczej można patrzeć na tego zawodnika bo on nie chce akurat żeby trener się dowiedział więc nasza w tym rola żeby to inaczej jakoś ubrać mhm. i przemycić. No jasne dobrze Krzyziu, jakaś puenta tej naszej rozmowy bo rozmawialiśmy trochę trochę o tobie trochę mhm. o psychologii jako takiej. Jakbyś to zebrał wszystko? Jakieś mi tak przesłanie. Przychodzi, mi przychodzi prosto do głowy, nie bójcie się próbować. Nie bójcie się przeżywać. Nie bójcie się przeżywać, nie zamykajcie się w sobie, przeżywajcie wszystkie emocje, które macie, bo to są prawdziwe wasze emocje, bez względu na to, czy to są euforyczne emocje, czy to są lęki, czy to są stresy. Przeżywajcie to. Nie trzymajcie tego w sobie i Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie, zgłaszajcie się po pomoc, bo jest gdzie. Tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, są inne czasy, jest wielu specjalistów. To tylko wyjdzie wam, wam na dobre i dzięki temu możecie być szczęśliwi. Mimo tego, że tak jak wielu zawodników mówię, wy nie musicie grać w ekstraklasie. Macie być szczęśliwi, wy macie kochać piłkę, spełnia się w tej piłce. Nie musicie wchodzić na najwyższy poziom. Ale zrobić to, co możecie na dzień dzisiejszy, w tym momencie. I być sobą, prawdziwą osobą, bo jak wiecie dokładnie, udawanie kogoś innego przed wszystkimi kosztuje i boli. Tylko my boimy się i cierpimy w samotności. Aha, na zewnątrz sztuczny uśmiech i wygląda wszystko super. Więc jak ktoś ma się zorientować, że coś jest nie tak, skoro wy potrzebujecie tej pomocy? Mhm. Myślę, że to znakomite podsumowanie i ja też mogę powiedzieć, że, że czuję wielką osobistą wdzięczność w Twoim kierunku, że, że się spotkaliśmy i zgodziłeś się opowiedzieć trochę więcej o, o Twojej historii, piłkarza, trenera i psychologa. O historii związanej z uzależnieniem i, i, i dosyć obszernie o tych uzależnieniach też współcześnie porozmawialiśmy. Twój przekaz jest bardzo pozytywne i to, co ja sobie biorę dla siebie i dla zawodników, z którymi współpracuję, dla zespołów, z którymi współpracuję, i to, co ty powiedziałeś tutaj kilka razy, ale dla mnie to jest absolutnie kluczowe, to to, żeby akceptować samego siebie takim, jakim się jest. Mhm, dokładnie. I wtedy tak naprawdę dzieje się prawdziwa magia. No limits. <grymne> I wtedy możemy gadać o, o, o celach, o maszeniach i tak dalej. Tak jest. No, więc, więc życzę ci wszystkiego najlepszego na dalszej drodze w piłce, i nie tylko w piłce. I mam nadzieję, też do zobaczenia jakimś następnym razem na dolnym albo górnym śląsku. Albo na, na wbieg na, na jakąś koronę, tak? <grymne> Tak, tak. Korona Niech gór, będzie. tak? Niech Jak będzie. to ująłeś? Tak, jeżeli dobrze zrozumiałem przed naszą rozmową. Także ja, ja również dziękuję, Było bardzo miło i dla słuchaczy, pamiętajcie, bądźcie sobą, udawane nie jest fajne. Krzysztof Ostrowski, piłkarz, trener, psycholog. Bardzo dziękuję, Krzysiu, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa Rządzi. Nowe odcinki pojawiają się regularnie, 1 i 15 dnia każdego miesiąca. Jeśli nie chcesz ich przegapić, zachęcam cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję audycji lub po prostu zachęcisz znajomego albo dwóch żeby także jej posłuchali. Mocno zachęcam też do wspierania działalności podcastu na moim profilu w serwisie patronite.pl. Głowa rządzi, każde nawet symboliczne wsparcie przyczynia się do dalszej produkcji podcastu. Aby być na bieżąco z moimi innymi działaniami koniecznie odwiedź moją stronę internetową głowarządzi.pl oraz zajrzyj na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. To także najlepszy sposób na bezpośredni kontakt ze mną. Trzymaj się ciepło, do zobaczenia lub usłyszenia. Cześć.